Cześć. Po powrocie z Tunezji trochę mam zaległości, dlatego że zjechało do Defendera sporo nowości, więc będę Wam je sukcesywnie, systematycznie pokazywał. A dzisiaj buty od Dainese Seeker GTX. Nowość, but turystyczny do jazdy po asfalcie i w terenie, jak twierdzi Dainese, ale to zaraz sprawdzimy i nad tym się zastanowimy, także zapraszam na tę prezentację. Kiedy wchodzi się do sklepu z akcesoriami motocyklowymi i patrzy na półkę z butami, to niektóre modele są bardzo do siebie podobne i ciężko wyłuskać coś, co wygląda wyjątkowo. Są też takie buty, które wręcz krzyczą z półki, że są inne. Mają design wyjątkowy butów motocyklowych. Jest kilka takich modeli i myślę, że Seeker GTX od Dainese właśnie do takich butów należy, które wyróżniają się designem, a przede wszystkim za sprawą tego protektora Pro Armor, który jest przyklejony tutaj do tej części piszczelowej. No, Dainese to włoska marka, która, no jak to Włosi, czasami ten design jest dla nich bardzo istotny i ten design jest nawet ważniejszy niż walory użytkowe w niektórych przypadkach. Dlaczego tak sądzę w tym przypadku, to zaraz Wam powiem. Natomiast dla Dainese również bardzo ważne jest bezpieczeństwo i to widać w tym bucie, dlatego że jak popatrzymy na metkę certyfikacyjną, to zobaczymy, że praktycznie na każdym poziomie sztywność podeszwy, odporność na rozdarcia, na przetarcia, to wszystko jest na poziomie drugim, więc mamy tu naprawdę bardzo bezpiecznego buta. Pierwsze, co się rzuca właśnie, to ten protektor Pro Armor i to powoduje, że ten but jest pod kątem designu wyjątkowy. Ten protektor, który jest przyklejony do piszczela. Protektor, który oczywiście no, chroni, ale oprócz tego podkreśla charakter tego buta. Natomiast pod kątem, jakby to powiedzieć, użytkowym, to mam tu pewne wątpliwości. Dainese uważa, że ten but jest zarówno do jazdy po asfalcie, i tu się zgodzę, jak i do jazdy w offroadzie. No i tu mam wątpliwości, ponieważ nie wyobrażam sobie wjechać w offroad właśnie takim butem i po tej jeździe zobaczyć, że praktycznie całe to żebrowanie jest ubrudzone błotem. Więc jeżeli w offroad, to chyba tylko z nogawką, która będzie nałożona na buta, natomiast na pewno nie z nogawką, która będzie wewnątrz buta. Po prostu kwestie użytkowe, walory użytkowe, ale oczywiście jeżeli ktoś chce zaryzykować, to bardzo proszę. Jeżeli chodzi o pozostałą część tego buta, jak on jest skonstruowany, no mamy tutaj do czynienia z butem, który jest ze skóry bydlęcej, ze skóry naturalnej, a pod tą skórą jest membrana Gore-Tex, więc mamy tutaj buta wodoodpornego, wiatroszczelnego i oczywiście oddychającego. Ten Gore-Tex jest dość wysoko poprowadzony, bo mniej więcej no, w tym miejscu przy początku tego protektora Pro Armor on się kończy, także wysoko poprowadzona membrana Gore-Tex daje nam bardzo dobrą ochronę. Ta skóra bydlęca to nie jedyny materiał, który tutaj został wykorzystany, ponieważ od wewnętrznej strony styku buta z motocyklem, od tej strony mamy skórę zamszową. Taki dodatek od Dainese i z tyłu dla poprawy komfortu oczywiście materiał tekstylny. Jeżeli chodzi o łączenie cholewki z podeszwą, to tutaj pojawia się materiał, który jest też no, po części taką ochroną przed przetarciami, jeżeli chodzi o dźwignię zmiany biegów. I ten sam materiał został poprowadzony praktycznie naokoło podeszwy, także chroni tutaj nam tę część buta przed jakimiś kamieniami, przed wodą czy przed błotem, jeżeli wjedziemy rzeczywiście w offroad. Zapięcie tego buta jest ciekawie zaprojektowane, ponieważ z zewnątrz widzimy, że są dwie klamry. Klamry, które są metalowe z linką stalową, to taki, powiem szczerze, że wyjątkowe rozwiązanie w butach motocyklowych, raczej niespotykane. Wygląda to bardzo ciekawie, natomiast w środku mamy takiego jakby wewnętrznego buta, nie ma zapięcia boa, tylko jest po prostu klasyczne dociąganie na sznurówce i w ten sposób tego buta się zapina. Dużym atutem również tego modelu jest to, że został on postawiony na podeszwie, która jest dość wyjątkowa.
To jest podeszwa, która się nazywa Ground Trax. To jest podeszwa, która ma bardzo wyjątkowy bieżnik, asymetryczny. Pomaga to zarówno, kiedy jeździmy motocyklem po asfalcie, w terenie. Lepsza przyczepność tej podeszwy, lepsza trwałość i rzeczywiście, kiedy weźmiemy ją w rękę, to czuć, że antypoślizgowe są bardzo, bardzo dobre właściwości. Design w ogóle tej podeszwy, to jak ona wygląda, jak jest wykończona, fajnie uzupełnia całość tego buta. Dainese znane jest z tego, że czasem ze swoich produktów krzyczy, że to są produkty Dainese, za pośrednictwem białych, dużych napisów Dainese albo w jakimś innym kolorze, na przykład fluo, czy w kolorze czerwonym, który rzuca się w oczy. Tutaj natomiast poszli trochę bardziej w skromność i moim zdaniem dobrze, dlatego że jest tu oczywiście napis Dainese, ale jest on w miarę ukryty na cholewce buta, także nie rzuca się to tak w oczy. Te buty są po prostu dobrze zaprojektowane. I tak wygląda cały ten model Seeker GTX. Sami ocencie, jak on Wam się podoba i czy byście się na niego zdecydowali, dajcie znać w komentarzach. Ja tymczasem Wam bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne materiały, w którym będę mówił o nowościach, a między innymi powiem Wam o kurtce, która mogłaby się nazywać Rukka Offlane 2, a nazywa się Rukka Madagaskar. Zapraszam i do zobaczenia.